Pochwalony Jezus Chrystus. Stajemy przed Bogiem, który nas kocha. Zachęcam, żebyśmy spróbowali się uśmiechnąć. To jest nasza droga, nasz wybór, że dbamy o entuzjazm, dbamy o współpracę z Duchem Świętym. Dzisiaj Ewangelia jest o nadziei, albo o beznadziei, nadziei, którą Bóg przywraca. Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Na ten widok Pan Jezus dotknął się Mary i uzdrowił go. Przywrócił matce. Kobieta, która straciła wszystko, matka, która straciła wszystko, straciła syna, ale jednocześnie utrzymanie, nadzieję na coś więcej w życiu, na sens swojego życia. Straciła miłość, była wdową, już nie ma nic. I przychodzi Jezus, który przywraca wszystko jednym dotknięciem. W jednym momencie wszystko się zmienia. Tak samo jest w naszym życiu. My też mamy takie zmiany. Idziemy do konfesjonału, otrzymujemy rozgrzeszenie, wszystko się zmienia. Inaczej patrzymy, inaczej rozumiemy. Ktoś nas przytuli, małżonek powie dobre słowo, nastąpi przebaczenie i się wszystko zmienia. To są chwile, to są dotknięcia, które budzą nadzieję. Czasami jest tak, że sami mamy trudną sytuację i myślimy, że to ja nie mogę dawać nadziei. Możesz ją dawać. Każdy z nas może dawać nadzieję drugiemu człowiekowi, niezależnie od okoliczności. Do tego zachęcam, żebyśmy dzisiaj prosili o nadzieję, ale z drugiej strony, żeby było dzisiaj w nas coś takiego, chcę dawać nadzieję spotkanym ludziom. Tam, gdzie będę, kogo dotknę, chcę, żeby nadzieja wstępowała w serce. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień. Być może chcecie się jeszcze zapisać na warsztaty flagowe, które będą w Szczecinie w sobotę 30 września, albo też na rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych, które będę prowadził w Swobnicy pod Szczecinem od 6 do 8 października. Szczegóły są u mnie na Facebooku, link jest w opisie tego materiału. A teraz pomódlmy się razem z mocnymi w duchu. Święte imię Twe, piękny teledysk, piękne słowa utworu, który przemawia do serca. Niech to będzie dalej naszą modlitwą o nadzieję. Do zobaczenia.